Michał Hamburger, witam i zapraszam na wiadomości sportowe Sport Game. Niedzielny deszcz był wytchnieniem od upałów, ale utrudnieniem m.in. dla bejsbolistów. We Wrocławiu rozegrano kolejne spotkania Ekstraligi. KSB dwukrotnie przegrało z Silesią Rybnik i wciąż zajmuje przedostatnie miejsce w tabeli. Kibice i sami zawodnicy naszej drużyny wiele obiecywali sobie po spotkaniach z Górnoślązakami. Niestety wygrane Silesii były dość wyraźne i zasłużenie zespół z Rybnika wywiózł ze stolicy Dolnego Śląska komplet punktów. Pierwsze spotkanie wrocławianie przegrali 7-14. Emocje były do szóstej zmiany, kiedy wynik oscylował wokół remisu. Później już zdecydowanie dominowali rywale. Inaczej było w konfrontacji numer 2. Tu o wyniku spotkania zadecydowała pierwsza zmiana, którą Silesia wygrała 8-0. Później nasi kilkukrotnie zmniejszyli straty, ale wszystko rozegrało się pod kontrolą gości. Piotr Duszeńko z KSB zaznaczył, że do sukcesu jego drużynie zabrakło przede wszystkim dobrej postawy w obronie. To właśnie defensywa była piętą achillesową zespołu. Proste błędy przydarzały się zbyt często. W ofensywie mecz był bardziej wyrównany, zarówno ten pierwszy, jak i drugi, ale nie wystarczyło to choćby do jednej wygranej. Sytuacja wrocławian po weekendzie niewiele się zmieniła. Wciąż KSB zajmuje przedostatnie miejsce w tabeli Ekstraligi. Teraz naszą drużynę czeka odpoczynek, bowiem kolejne spotkania w rozgrywkach zaplanowano na sierpień. KSB zagra na wyjeździe z Miejską Górką. Na dwie serie spotkań przed końcem fazy zasadniczej wiele wskazuje, że wrocławianie obyt w Ekstralidze na kolejny sezon zagrają w barażach z drużyną z Warszawy. My z kamerą też na pewno tam będziemy. To była ostatnia informacja. Dziękuję za uwagę. Zapraszam jutro na 7:10 na nasze poranne wiadomości sportowe Sport Game. W nich m.in. sprawdzimy, jak radzi sobie w Mistrzostwach Świata w Manchesterze nasza reprezentacja w lacrosse. Do zobaczenia.